30 życia mego lecie, hańbą dosyta napojony, ni zdrowy mąż, ni puste dziecię, mimo iż ciężko doświadczony kaźnią, z ręki krwawej Tybota, pana Osyńskiego. Biskup jest, pełen czci i sławy. Mnie ta nie będzie za świętego. Nie jest biskupem mym ni panem, ni ziarna mnie miał zeń, ni plewy, ani mu sługą, ni poddanym, ani o jego stoję gniewy. Wodą i kęsem chleba suchym karmił mnie zacnie całe lata. Na chłód przyodział mi łańcuchem. Niechaj go Bóg wypłaci za to. A gdyby mi kto chciał przyganić i rzec, iż ciężkim miotam słowem, nie chcę ja wiedzcie księdza zranić. Ba, cóż w wozwaniu się takowym? Tyle wam jeno słyszeć trzeba. Jeśli on był mi miłościwy, to niechaj Jezus, książę nieba, takiż mu będzie w żywot żywy. Jeśli był srogi i sierdzisty, więcej niż mówić się przygodzi, niechaj Bóg, sędzia wiekuisty, tąż samą miarą mu nagrodzi. Lecz Kościół nam zaleca pilnie, by modlić się za nasze wrogi. Kajam się tedy i niemylnie rzecz całą ślę przed boskie progi. Gdybych znał, iż w publicznej sprawie może się to na co przydać, jak mi Bóg miły byłby prawie sam siebie gotów na śmierć wydać. Nikomu ja nie życzę złego, żywki kto czy już zbawion duszy, nie w przód, ni w tył, dla ubogiego góra z miejsca się nie poruszy. Za Aleksandra króla, pono człowieka zwanego Diomedesem, przed berło pańskie przywiedziono skutego w łańcuch. Het z Kretesem. Ten ci Diomedes nic dobrego zgarniał po morzu, co dołapił. Za to był stawion przed sędziego, iżby się na śmierć szpetną kwapił. Cysarz tak ozwie się surowo. Czemu się ze zbójcą morskim brać? Aż tamten mało robiąc głową, czemu mnie zbójcą nazywać? Dlatego, że na jednej łodzi, gdybych miał statków choć ze 200, nie byłbych jako jestem złodziej, lecz cysarz, jako wy jesteście. Ale co chcecie z dolej mojej? Przeciw losowi człowiek nie zradzi. Co mnie tak ciężko niepokoi? Płynie to, co wam we mnie wadzi. Daruj mi tedy biedne życie i wiedz, iż nędza nazbyt sroga, tak powiadają pospolicie, to nie jest ku zacności droga. Gdy cysarz dobrze to rzeczenie Diomedesowe w myśli zważył, dolę twą prawi wnet odmienię lichą na dobrą. I tak zdarzył. Zbójca, opatrzon hojnie złotem, żył odtąd zacnie, pełen sławy. Walery nas zapewnia o tym wielkim wołany przez Rzym cały. Gdyby Bóg kiedy mi pozwolił usłyszeć tak wspaniałe słowo, gdyby szczęścia mi dozwolił. Naówczas, skoro bych na nowo w grzech popadł, niech bych od pochodni wraz smolny zginął bez honoru. Potrzeba ludzi pcha do zbrodni, a głód wywabia wilki zboru. Możnym Bóg zsyła moc dobrego. Żyją w pokoju i swobodzie. W nich nie ma przeinaczać czego, ani rzec o tym narodzie.
Lecz biedakowi, co w pół żywy, jak ja, do gęby czego włożyć nie ma. Bóg winien być cierpliwy nad takim, jakże mu się zrożyć. Ci mają winka i pieczyste ptaszęta, rybki, leśne zwierzę, sosy i smaki zawiesiste, mięsa wędzone z octu świeże. Nie są podobni do murarzy, którym trzeba służyć w ciężkim trudzie. Tu się pomocnik nie nadarzy. Sami se zżują dobrzy ludzie. Ot, w puste wdałem się bajbaju bez inszej racji i przyczyny. Nie jestem sędzią, panem kraju, by karać lub odpuszczać winy. Ze wszystkich jam najłomniejszy, niech będzie Jezus pochwalony. Przeze mnie im się nie umniejszy. Tak sobie bzdurzy człowiek szalony. Ostawmyż onę materię, o ucieszniejszej mówmy sprawie. Nie każdy rad z tej beczki pije. Przykra jest i nieluba prawie. Nędza, markotna, boleściwa, zawsze obrazy szpetne kreśli. Zawsze w sądzeniu jest zelżywa. Gdy nie śmie w słowach, podaj w myśli. Wiem, że bogate i ubogie, mądre, szalone, świeckie, księdze, hojne i skąpe, tanie, drogie, małe i duże, pychy, nędze, damy z kołnierzem wzmyślne rurki, jakie tamkolwiek godło czyje, jedwabie czy siermiężne burki, wszystko dołapi śmierć za szyję. Umarł i Paryż, i Helena. Kto bądź umiera w męce schodzi, czy mu serdeczna pęknie wena, czy wnątrze żółcią się zasmrodzi skona, złym potem uznajony. Nikt nie wspomoże nieszczęsnego, bo nie masz siostry, dzieci, żony, co chcieliby stanąć w tym za niego. Śmierć go otrząśnie i pobladzi, nos mu przygarbi, napnie żyły, szyję mu wezmie i rozsadzi ścięgna i nerwy odrze z siły. Ciałko niewieście, tak wybornie gładkie, więcej niż li trzeba. Musisz, że mąk tych czekać kornie? Tak. Albo żywcem iść do nieba.